Marudzi znowu. Mówi, że jest fusem znowu. Kapitanem. Straciłem opaskę. Kapitanem. Straciłem opaskę. Kapitanem fusów, ale nie podajesz się. Fusy mają podpisać umowę i mają robić reklamówkę, nie? Z firmą. Mają nas sponsorować zegarki i fosje. Rozumiesz to? Zegarki dla fusów. Typowo tylko zegarki dla fusów. Od razu poznaj fusa. Spójrz na zegarek. Wytłumacz, kto jest w grupie fusów. Jest duża grupa, to się wszystko zmienia. Najlepsze. Brawo fusy! Brawo fusy! Brawo fusy! Obiecaliśmy wszystkim kibicom, że wyjaśnimy, jak awansujemy, co to są fusy. Co to są fusy? Fusy to jest składanka piłkarzy powoływanych z Polski, z Chin, z lig tak troszkę mniej popularnych. Mniej popularnych, ale przyjęło się od samego początku, od pierwszego dnia, w którym jesteśmy, i zrobiliśmy tą atmosferę, którą kto jest tak mniej więcej przy stoliku fusu, bo to jest taki stolik, tak? No brakuje nam jeszcze Teodorczyka, bo prawdziwy fus. Nie ukrywamy, Jędza kapitan, Teo zastępca, a resztę my tutaj przyjmujemy opaskę już tam po kolei, nie? Czyli fusy, czyli coś takiego, co zostaje w kawie na koniec i nie jest takie wartościowe na pierwszy rzut oka, ale bez tego się nie da, co? Fusy się przyjęły w Chinach, gdzie byłem akurat z chłopakami. Akurat była sytuacja śmieszna na Mistrzostwach Świata Brazylii, kiedy piliśmy kawę, byliśmy z Brazylijczykami i osoba, która była właścicielem tej knajpy, że tak powiem, restauracji, no przywitał się tylko z tymi Brazylijczykami, a myśmy tam z takim kolegą, Xavierem, z którym byliśmy. Próbowaliśmy wstać, podać rękę, ale to taka była ręka na gumce, jak to mówią. I piliśmy akurat kawę, ja tak akurat napomknąłem, że poczuliśmy się jak te właśnie fusy, które zostały z tej kawy. Tak się przyjęło, przyjąłem na kadrę akurat. No i kadra bez fusów już nie istnieje. Słuchaj, nie. Sam działasz tym slangiem fusów, także możesz się pochwalić. Piłka dla fusów? Fusy. Ja też jestem fusem. Jak jest piłka dla fusów? Piłka dla fusów? No. Piłka dla fusów i to jest uwaga, suchar na żywo. Piłka dla fusów to fusbal. Brawo.